Finansowe sensacje tygodnia, czyli subiektywnie o finansach posłuchania. Nazywam się Maciej Sancik jestem twórcą blogu Subiektywnie o finansach. Piszemy o wpadkach banków, recenzujemy produkty finansowe, interweniujemy w sprawach czytelników i pomagamy lotować oszczędności. W podcaście Finansowe Sensacje tygodnia mówimy o tym, co nas najbardziej wkurzyło lub ucieszyło spośród wydarzeń dziejących się wokół naszych portfeli. Nie tylko tych opisywanych na subiektywnie o finansach Zapraszam. Dzień dobry, dzień dobry, witajcie serdecznie. Witam w kolejnym odcinku podcastu Finansowe Sensacje tygodnia. Dziś jest z wami Macieków trzech Maciek Danielewicz, Maciek Jaszczuk i Maciek Samcik. Do trzech macie za darmo, pamiętacie, była kiedyś taka reklama. Ale dzisiaj będziemy rozmawiać, no być może o trzech tematach zdążymy, a jak nie, to o dwóch. Przede wszystkim zajmiemy się nowymi pomysłami wyborczymi, ogłoszonymi przez rządzącą zjednoczoną prawicę, a właściwie przez Prawo i Sprawiedliwość. Ze szczególnym uwzględnieniem 800, plus oraz zajmiemy się z zamykaniem kont i nowymi pomysłami Apple związanymi z nierzeczywistością. Zaczynamy od pomysłów prawa i sprawiedliwości na wygranie wyborów. Jarosław Kaczyński ogłosił w miniony weekend trzy pomysły, które mają spowodować, że Polacy jeszcze bardziej pokochają rządzących. Najważniejszym z tych pomysłów jest Waloryzacja świadczenia 500, plus do 800 zł od stycznia 2024 roku. Na marginesie właściwie trzeba się zastanawiać, dlaczego dopiero od stycznia 2024, a nie na przykład od czerwca czy od lipca. Co to za problem? Zrobić szybką nowelizację, przepuścić to przez Sejm i wdrożyć. Oprócz tego będzie, mają być darmowe leki dla seniorów oraz dla dzieci, dla osób do 18 roku życia. I to jest piękne, darmowe, państwowe autostrady. Tego nie możecie przegapić. Ale o darmowych autostradach będziemy opowiadać być może w kolejnych odcinkach. Dzisiaj zastanowimy się, jaki sens jest w podnoszeniu świadczenia, czy waloryzacji świadczenia 500+, plus i czy można to zrobić lepiej. Jest w Subiektywnie o Finansach opublikowana... Już w niedzielę, zaraz po zgłoszeniu tych pomysłów, szeroka analiza Moniki Madej, którą Wam bardzo gorąco polecam. Tam właściwie rozpisujemy wszystkie sposoby na to, jak można to podwyższone świadczenie sfinansować i jaki jest sens podnoszenia do 800 zł. I świadczenia, które dziś nazywa się 500+. A ja chciałbym, żebyśmy tutaj porozmawiali sobie o tym, o czym tak naprawdę świadczy to, że właśnie taki pomysł został zgłoszony, że to popularne bardzo świadczenie ma być aż tak mocno zwaloryzowane. Czy to jest tak, że Zjednoczona Prawica przewiduje jeszcze wyższą inflację, czy też niezbyt dobrze, a może właśnie realistycznie ocenia to, co to jak myślą o politykach i o naszej rzeczywistości zwykli Polacy. Pomysł ma kosztować dodatkowe 25 miliardów złotych. Dzisiaj na 500 plus wydajemy mniej więcej 40-45 miliardów złotych w skali roku. Po podwyżce będzie to między 65 a 70 miliardów złotych w skali roku. Będą te pieniądze dostawać wszyscy i biedni, i bogaci. Jedynym kryterium będzie posiadanie dziecka do 18 roku życia. Jak dziecko osiąga pełnoletność, wtedy świadczenie już nie przysługuje rodzicom. No i drogie Maćki, czy waszym zdaniem to jest coś. No, oczywiście, wszyscy się spodziewali, że, że ta waloryzacja nastąpi i w zasadzie chyba. Tylko mówiono o 700 zł, nastąpiło przelicytowanie, mamy 800, a nie 700, ale sam fakt chyba był spodziewany. Natomiast czy Waszym zdaniem trzeba się oburzać na to, że znowu będzie przekupywanie wyborców, czy też może po prostu potraktować to jako pewien wyraz tego, jak partia rządząca do tych wyborców podchodzi, bez oceniania, czy to jest źle, czy to jest dobrze? Moim zdaniem, czy moja teoria, po co nam są w ogóle politycy? Jest taka, że politycy są po to, czy oni działają we własnym interesie. Znaczy, polityk chce zarobić, zdobyć władzę, no i co go tam kręci. Jak to, a nie dla dobra publicznego? No właśnie nie. Dobro publiczne jest pewnym... mnie złudzeń. Dobro publiczne jest pewnym efektem ubocznym. Znaczy, polityk o to dobro publiczne musi dbać po to, żeby go wyborcy na tę kolejną kadencję wybrali. To znaczy, jemu może ani na tym dobru społecznym nie zależeć. Na dobrobycie może mu nie zależeć w sensie dobrobycia ogółu, a nie swoim. Natomiast dopóki wyborcy czują się, że zostali, że ktoś się o nich zatroszczył, ktoś im przysporzył, że im się dobrze żyje, no to wtedy gotowi są na takiego polityka głosować. To jest taka transakcja, tak? To znaczy, my ci pozwolimy za nasze podatki i tymi naszymi podatkami gospodarować i uchwalać prawo, dopóki się z tym, dopóki nam to sprawia, że, że nam się dobrze żyje. No i teraz pytanie, dlaczego, czy rzeczywiście ludzie głosują tylko na to 500, bo oczywiście pierwsza reakcja dużej części komentatorów była taka, że to jest przekupywanie wyborców. No ale z drugiej strony. Jeżeli tego wyborcy chcą, no to mamy demokrację. To znaczy, efektywność polityka mierzy się jednak tym, ile razy te wybory wygra. Więc jeżeli ktoś nie umie wygrać, no to niech nie narzeka na zasady gry, w którą gra. Sugerujesz, że Polacy właśnie tego od rządzących czy od polityków ogólnie rzecz biorąc oczekują, że ten polityk komuś zabierze i da im na niczego tym, więcej. Na tym, ale. Właściwie na tym polega cała polityka podatkowa, tak dokładnie na tym. Zabieramy jednym i wydajemy na coś, co większość społeczeństwa akceptuje. Jakby do tego się sprowadza cała rola państwa i budżetu państwa. Zabieramy jednym, dajemy drugim, tak? I to możemy dawać w postaci usług publicznych, możemy dawać w postaci właśnie takich transferów. Natomiast no, że ja bym wolał, żeby to było dawane w postaci wysokiej jakości usług publicznych, bo w zasadzie. Jeśli polityk, rolą polityka ma być przepompowywanie pieniędzy, to czymże ten polityk się różni od, dorad, od doradcy, od pośrednika finansowego, tak? To znaczy, biorę, jedne, biorę pieniądze od jednych ludzi i przepycham je do drugich ludzi. I w zasadzie po co ten cały rząd stuosobowy i po co parlament kilkusetosobowy? W zasadzie to jest bardzo prosta działalność. Przepychanie pieniędzy z miejsca A do miejsca B. No właśnie, to jest ciekawe, Maćku, co powiedziałeś o tych usługach publicznych. To znaczy. Oczywiście można by oczekiwać, że poziom usług publicznych będzie bardzo wysoki, z tym, że... Tutaj, na przykład, gdybyśmy myśleli o tego typu poziomie, jak w krajach skandynawskich, to musielibyśmy też się zgodzić na jednak nieco wyższy udział podatków w naszym dochodzie narodowym. Ten, ten nasz udział podatków jest na takim, takim średnim poziomie na razie, czyli wydaje mi się, że to jest właśnie, jesteśmy na takiej granicy. To znaczy, zapewniamy usługi publiczne. Sporo osób twierdzi, że no, na przykład służba zdrowia jest, w cudzysłowie, za darmo, tak? Czyli jakby całe społeczeństwo składa się na to, że część osób może korzystać z przychodni zdrowia czy, czy leków. No i to rocznie kosztuje 150 tak. miliardów złotych, bo tak. to państwo wydaje na tę darmową służbę zdrowia. Państwo, czyli my wszyscy. No tak i właśnie na tę służbę zdrowia bardzo często też narzekamy, prawda? Czyli tworzy się równoległa rzeczywistość służby zdrowia też za pieniądze. Czyli mamy, jesteśmy tak po środku trochę, to znaczy mamy udział pod podatków Powiedzmy na średnim poziomie. Średni poziom usług publicznych z tego się tworzy, ale żeby poprawić ten poziom, to państwo dosypuje pieniędzy, za które kupimy sobie te usługi prywatne. Ja też mam kilka, kilka refleksji związanych z tym świadczeniem, bo w sumie po tych kilku latach, zwłaszcza zwiększonej inflacji w ciągu ostatnich już prawie dwóch lat, no to można było się spodziewać, że oświadczenie 500 plus zostanie zwaloryzowane i ono rzeczywiście będzie zwaloryzowane, gdyby tak policzyć wpływ inflacji kilkuletni, no to pewnie to 800 plus to będzie właśnie ta wartość, która, która zbliży się do wartości pierwotnego 500 plus tak, 2016 ja, ja, i, i, roku. To, ja to liczyłem, bo to w tej chwili wyglądamy tak, że gdyby chcieć w dzisiaj zwaloryzować i żeby to było warte te 500 zł przez tych tam 7 lat, to, by, po, to trzeba by. Byłoby to zwalorzować do tam 700 chyba 40 zł. No ale jeszcze. Jeszcze do końca roku. Zesz, tak, do, do końca tego roku, pewnie do tych 800 byśmy dobili. Tak, czyli, czyli z jednej strony jest to naturalne. Z drugiej strony, no oczywiście, 20 kilka miliardów z budżetu państwa y, będzie to kosztować, czyli państwo jakby się y, zdecyduje na udział jakby takich stałych wydatków w wysokości prawie 10% budżetu, czyli to jest dosyć dużo, to będą sztywne wydatki, tak? bo trudno będzie zdjąć ten, ten, ten Właśnie zakres świadczeń, ale z drugiej strony to będą wydatki, które w jakiś sposób zostaną również sfinansowane przez tą rosnącą inflację, bo nie zapominajmy, że my wszyscy jako społeczeństwo płacimy w podatkach od kilku lat wraz ze zwiększoną inflacją no dużo więcej pieniędzy, zwłaszcza z podatku VAT, który jest głównym dostarczycielem dochodów do budżetu państwa. W związku z tym, to, to że od przyszłego roku te 20 kilka miliardów dorzucimy z budżetu, to będzie mniej więcej. Więcej proporcjonalne do tego, co państwo zarobiło na, 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 na tej inflacji, która też w ciągu kilku lat się przetoczyła przez nasz kraj i która jeszcze tam do końca roku i w przyszłym roku też będzie, będzie działać. Czyli sami sobie te 800 plus finansujemy, chodząc codziennie do sklepów. Kochani, jak będziecie kupować tak. towary i narzekać na ceny, to pamiętajcie, że to wszystko do was wróci, o ile macie dzieci. Tak. I ja jeszcze mam takie dwie uwagi. To znaczy, z jednej strony te dwadzieścia kilka miliardów, a w sumie 70 parę miliardów w ciągu roku, to jest na pewno rodzaj takiego luzowania fiskalnego, które tak naprawdę nie będzie sprzyjało hamowaniu inflacji, prawda? No bo im więcej mamy pieniądza na rynku danego, danego ludziom, no tym, 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 tym większy popyt i, i, i ta inflacja taką to nie wyhamuje. Gdyby oczywiście pobrać te pieniądze równolegle z podatków, tak, no to ten efekt luzowania fiskalnego byłby mniejszy. I pytanie: ja tak ja czy się to porozuję. będzie sfinansowane przez pobranie dodatkowych, właśnie podatków? Wtedy byłby neutralny jakby efekt fiskalny. Czy to będzie sfinansowane z większego zadłużenia? Jak Maciek Danielewicz mówi, efekt fiskalny albo luzowanie fiskalne. To mówi po prostu o pchaniu pieniędzy do, do gospodarki. Tak, tak Po ludzku. Po prostu ludzku. po ludzku. I jeszcze mam drugą uwagę, bo tutaj też padła taka, taka, taka uwaga, że no, świadczenie, które dotyczyły wszystkich. Prawda? No to od właśnie tych siedmiu lat rzeczywiście słyszeliśmy, że 500 plus to, to jest trochę też tak jak właśnie z tymi naszymi podatkami w relacji do PKB na średnim poziomie. To świadczenie też jest tak w połowie drogi, bo to jest świadczenie społeczne, ale Rząd stara się i partia rządząca stara się za wszelką cenę komunikować, że to jest świadczenie społeczne, ale nie świadczenie socjalne. Czyli tak naprawdę przysługuje nie najuboższym, wtedy oczywiście byłyby kryteria jakieś dochodowe, ale przysługuje wszystkim, ponieważ nie jest to świadczenie dla najuboższych, tylko to jest świadczenie dla społeczeństwa, prawda? Czyli, czyli ja to rozumiem te, te, te różnice w ten sposób, że rząd nie chce też w jakiś sposób tworzyć. Takiego wrażenia, już pomijając koszty, które zawsze, zawsze idą za pewnymi kategoryzacjami, prawda? Trzeba sprawdzać, trzeba, trzeba wykazywać się dochodem, pojawiają się jakieś możliwości A są urzędnicy, tak? żeby to wszystko potem kontrolować. No tak, ale tutaj to jest po prostu rzeczywiście dystrybucja tego jest tańsza, bo po prostu każdy, kto ma dzieci, do, dostaje. Z drugiej strony te dzieci nie są jakoś piętnowane dochodowo, tak? W tym sensie rozumiem, że. Jest to taki bezpieczniejszy społecznie sposób do finansowania budżetów rodzin. I no, tak naprawdę, tak jak Maciek Jaszczuk powiedział przed chwilą, wydaje mi się, że decyzja należy do społeczeństwa. Po prostu, tak. No, są kraje, które oczywiście mają te poziomy świadczeń społecznych i socjalnych no, dużo, dużo, dużo wyższe niż, niż Polska. My jesteśmy tak właśnie. No, we wszystkich statystykach raczej pośrodku. Nie, 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 nie jesteśmy wysoko. Pytanie, czy nas stać tak, na taki poziom, ale z drugiej strony pytanie, czego chce społeczeństwo. To no dobrze, no to, to, to ja Skracając twoją myśl, rozumiem ją w ten sposób, że mamy do wyboru albo zapewnić sobie za pośrednictwem polityków wysokiej jakości usługi publiczne, co by oznaczało, żebyśmy musieli płacić wyższe podatki, mhm. albo możemy po prostu dać trochę więcej pieniędzy i nie chcemy żeby ludzie sami e, kupią korepetycje, lekarstwa, prywatne konsultacje u lekarzy. Tak, mnie się wydaje, że my jesteśmy Na troszeczkę w takim, w takim trybie amerykańskim teraz. Amerykanie zawsze, jeśli mają jakiś tam kryzys, to robią ciach, y, redukujemy podatki, tak? Niech ludzie po prostu mają w kieszeni dużo więcej pieniędzy. I tylko za te pieniądze nie redukujemy podatków, bo kupią sobie mamy to, wysoką są. inflację, w związku z czym te podatki y, płacimy tak naprawdę coraz wyższe tylko. My płacimy że to nie jest coraz podatek wyższą daninę inflacyjną od tak, tego, co kupujemy. Ale że oczywiście podatek od dochodów osobistych mieliśmy obniżony, tak? Czyli tutaj powiedzmy, inna sprawa, że niektórzy ekonomiści sądzą, że w ogóle PIT-u jako takiego, czyli, czyli tej, tej kategorii podatku od dochodów osobistych, moglibyśmy w ogóle nie płacić, można by w ogóle zlikwidować ten podatek, ze względu na to, że on stanowi no, dużo, dużo mniejszy udział w budżecie państwa. Tak naprawdę w pewnym sensie niektórzy ekonomiści twierdzą, że neutralny jest wpływ, tak? Możemy płacić, możemy nie płacić. Najważniejsze no, ale są jeszcze są inne Podatek PIT, no to wtedy polityk może przyjść i obniżyć. Się, wszyscy Dokładnie się cieszą. Dokładnie. Ob, obniżanie jest bardzo przyjemne. i Jeśli ktoś rzeczywiście ma obniżony ten podatek PIT, to wtedy czuje, że czuje. Gdy, obniżenie podatku VAT, czy, czy podatku od firm, czy innych danin publicznych nie jest tak zauważalne. Ja mam taką, taką myśl, że w zasadzie. I jestem ciekaw, czy to, czy to jakaś większa część ludzi będzie w ten sposób myśleć, w ten sam sposób myśleć. Trochę podobno do, tego, do, do tej ostatniej w cudzysłowie afery dotyczącej zwrotów podatków, że najpierw wzięli od nas bardzo dużo, dużo więcej niż zwykle. Zaliczek na podatek PIT, teraz to oddają i mamy się cieszyć, że oddają. No z tym 500 plus, to jest podobnie, bo jeśli to jest świadczenie socjalne, to powinno być automatycznie waloryzowane Społeczny. wskaźnikiem inflacji, tak jak na przykład są emerytury wal, waloryzowane. Jeśli przez tyle lat nie było waloryzowane, to znaczy, że nas okradali. Że dla, przez ileś tam lat dawali 500 zł, mimo że powinni dać więcej, i teraz mamy się cieszyć, że nam dadzą 800, czyli de facto wyrównają to, co, to, czego nie, 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 nie dali kiedyś. To jest jedno spostrzeżenie. No i, I tu możemy wrócić do myśli Macka Jasztuka, że to jest kwestia już polityków, znaczy ich umiejętność, jakby przedstawienia nam tej wizji powoduje, że my się cieszymy, albo i nie. Tak, i, i, a, a jeszcze tak kończąc już ten wątek, ch, 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 chciałbym powiedzieć, że my tak szczerze mówiąc tego typu świadczeń mieć, nie, znaczy nie tyle nie powinniśmy, i, o, ale one powinny być wbudowane w system podatkowy i paradoksalnie mam wrażenie, że z punktu widzenia polityków opozycyjnych, którzy wiadomo, że pod względem prezentów dla wyborców będzie im trudno przelicytować tych, którzy są u władzy, no bo ci, którzy są u władzy mają lepsze narzędzia, żeby różne rzeczy ludziom dawać, więc ciężko będzie ich przelicytować. Natomiast ten przykład pokazuje, że druga strona sceny politycznej mogłaby zaproponować nie tyle obniżenie tych świadczeń czy ich skasowanie, co po prostu zmianę sposobu ich wypłacania, bo to są takie Świadczenia, które powinno, po prostu powinny być ulgami podatkowymi. Zamiast dawać, nie wiem, którąś tam emeryturę, z kolei 500 plus, 800 plus, zasiłki, świadczenia, żłobkowe, babciowe, po prostu trzeba zrobić prosty system podatkowy, w którym w zależności od tego, czy mam dzieci, czy nie mam dzieci, jakie mam dochody, mam po prostu większą albo mniejszą ulgę podatkową, czy nie wiem, większy dochód zwolniony od podatku i tak dalej. No, widzisz, ale to. To wtedy byśmy właśnie do czynienia z sytuacją, w której raz do roku byś dostawał duży bonus w postaci zwrotu podatku, na przykład tak jak jest teraz. Czyli duża część tych zwrotów podatku, które ludzie w normalnych latach dostają, wynika właśnie z tego, że mają ulgę na dzieci, więc cały rok sobie płacą podatki normalnie. I w picie wpisują te, te ulgi, które, które im się należą. A to teoretycznie to też można wrzucić w zaliczki, tak? To można jest kwestiały... by było, no ale wtedy musiałbyś deklarować pracodawcy. Tam, jakby moim zdaniem, właśnie tu leży ta, ta różnica w tym, czym jest 500, plus i jaki ono miało wpływ wobec tego typu rozwiązań. Po pierwsze, 500, plus jest jasne. To znaczy, dostaje 500 złotych na konto co miesiąc. Nie muszę nigdzie chodzić, żadnych rozliczeń, spowiadać się. Za każdym razem rozliczenie z Urzędem Skarbowym ma zawsze jeszcze ten dodatkowy stres. A co, jeżeli coś źle policzyłem? Dostać pieniądze od Urzędu Skarbowego to zawsze jest tak złożone na ramieniu, potem wiadomo, że jeszcze 5 lat mogą już się przypomnieć za 5 lat i pytać mnie o coś, czy ja będę wtedy wiedział, co ja składałem, więc to jest ten stres. Dwa, chodzi o to, że to co wspomniał Maciek Daniel czyli 500 Plus jest reklamowany jako program społeczny. Ja nie mówię, że tak mnie się wydaje, że to po prostu wynika z tego, że ktoś rzucił pomysł na każde dziecko, bo to jest łatwiej po prostu rozdać każdemu niż, niż tworzyć systemy weryfikacji, warunkowania i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to zmieniło postrzeganie świadczeń, tak jak powiedział Maciek, świadczeń od państwa. To znaczy, to nie jest tak, że pomoc państwa dostają ci. Za, przepraszam, przepraszam za określenie, ale ci gorsi w jakiś sposób. Biedniejsi, ci nieporadni, bo przecież to też taka narracja była zawsze, że jak ktoś jest biedny, to pewnie nieporadny, bo sobie I coś na tam... przykład, jak ktoś ma dużo dzieci, to jest nieporadny. To tak, jest tak. Trochę Więc... ryzykowne w naszej sytuacji demokratycznej, bo by nie stać na antykoncepcji. <noise> na przykład. Ja, ja nie mówię, że to jest dobrze albo źle. Ja po prostu mówię, że to zmieniło postrzeganie społeczeństwa. Tak jak nie wiem, moim zdaniem równie ważnym elementem jest na przykład rolnik szuka żony. Czyli program w telewizji polskiej, który jakby jest, jakby odrywa się od tych takich, że tak powiem, pokazywania elit jako tych, tych, tych tylko jakby jest bardzo przyziemny. tak, Czyli o zwykłych ludziach i tak dalej. Jakby podnosi do, do, do rangi programów prime time grupy, które wcześniej były trochę margi, marginalizowane, jakby, jakby ich prestiż był zmniejszony. I tutaj. Tu jest moim zdaniem klucz. I to nie to, że to jest 500 plus, czy 800 plus, czy 1200 plus, tylko chodzi o to, że teraz każdy może się poczuć tak samo jak ten bogaty. I, I tu jest moim zdaniem ten fenomen. I dlatego nie sam rachunek ekonomiczny być może jest tutaj decydujący, tylko ten, ten element taki, że ja się nie muszę tłumaczyć z tego, kim jestem, żeby dostać coś od państwa. Więc to jest jedna rzecz. A druga rzecz w związku z tą, z tą licytacją na 500 czy 800 plus, no, jest taka, że to tak jak, tak jak też wspomniał Maciek, moim zdaniem w polskich warunkach to nie jest wybór, że jak zapłacimy wyższe podatki, to będziemy mieli lepsze usługi publiczne. I to nie jest decyzja polityków, czy pomysł polityków, że w ten sposób przekupimy wyborców. Moim zdaniem wyborcy w Polsce, zresztą ja też sam nie bardzo wierzę w to, że państwo jest w stanie te dobre usługi publiczne zorganizować. Edukacja jest jaka jest, służba zdrowia jest jaka jest, koleje są jakie są i dlatego państwo nie się z kolejami, to mówi, dobra to pojedzicie autostradami za darmo, bo chociaż te autostrady udało się jakoś tam zbudować. W urzędzie coś załatwić się nie da, w sądach się czeka latami na wyroki, jakby. Nic nie działa tak, jak powinno. I dosypywanie tutaj kolejnych 25 miliardów, jakbyśmy dosypali w sądownictwo, czy coś by zmieniło? Raczej nie. Więc moim zdaniem, po prostu Polacy, jako homo economicus, biorą tego wróbla w garść w postaci kilkuset złotych dodatkowo na koncie i liczą na to, że jakoś sobie za to poradzą. A, a lepiej niż tego głębia na dachu, jak ktoś obiecuje, że coś tam zrobi, nie zrobi. No ten rząd też obiecywał różne programy mieszkaniowe: mieszkanie plus, PKS-y miały wrócić, transport publiczny. Nie 100 udało tysięcy się. tysięcy mieszkań, tak, tak, milion tak. samochodów elektrycznych. Dokładnie tak. To, to są dokładnie rzeczy, które się nie udały. To, co się udało, to po prostu rozdać pieniądze. Tak, W pandemii dostali przedsiębiorcy, w, a na co dzień dostają rodzice dzieci. I to jest to, co się udało. Mamy ultraliberalną gospodarkę. Ultraliberalną I gospodarkę, i tak. Też. No, znaczy, tu oczywiście zgadzam się z wami i się nie zgadzam, bo z jednej strony to jest rzeczywiście tak, że gdybyśmy chcieli zrobić porządne usługi publiczne, to trzeba było najpierw ludziom zabrać, tak jak powiedziałem, na początku, dużo więcej podatków. Zresztą Maciek Danielewicz chyba przede mną to zauważył, dużo więcej podatków i wtedy można za to rzeźbić, tak? A za te 800 zł na łebka czy na, na dziecko czy to będzie 500, czy 800, to się dobrych usług publicznych pewnie nie, nie, nie da rzeźbić. Przynajmniej tak to wygląda na pierwszy rzut oka, więc przynajmniej te pieniądze rozdajmy ludziom, niech się cieszą. Ale z drugiej strony, wracając też do tego, tej, właściwie kończąc ten wątek, wracając do tego tekstu, o którym wam mówiłem na początku, z niedzieli subiektywnie o finansach, o tym 800 plus i, i na co te pieniądze pójdą, a na co by mogły pójść, tam z tego wynika, że za 10% Kwotę będącą równowartością 10% tego, co idzie na 500, tej godnościowej, nie, nie chcę powiedzieć zasiłku, tak? godnościowego świadczenia. Za 10% tych pieniędzy można byłoby spowodować, że rzeczywiście Polacy chcieliby mieć więcej dzieci, bo tu mówimy o tym, że Monika to rozpisała na pięć konkretnych działań i ile każde z nich miałoby kosztować. To są budowa żłobków i przedszkoli dla 100 tysięcy dzieciaków, to jest wspomaganie programów in vitro, to są jakieś ulgi podatkowe dotyczące osób, które z jednej strony wracają do pracy po urodzeniu dziecka, a z drugiej strony też dla pracodawców, którzy takie osoby zatrudniają. Kilka takich działań tam sobie przeczytacie, nie będę tego tutaj dokładnie omawiał. Natomiast za 10% pieniędzy, które idą na 500+, można byłoby zrobić dużo konkretnych działań. Więc to nie jest też tak, że nas na nic nie stać, w związku z czym trzeba ludziom pieniądze rozdać. Ja Bardzo mnie wkurza takie podejście do, do, do polityki, że ponieważ ci politycy są z niskiej jakości, nic nie potrafią zrobić, to należy się z tego cieszyć, że oni po prostu te pieniądze z, z jednej strony zbiorą, a z, bo to jest tak, że ten polityk dzisiaj, on jest tylko do tego, żeby zabrać wszystkim po to, żeby rozdać wszystkim. No to szczerze mówiąc, to po co mi taki polityk? Który jakby jedynym jego zadaniem jest zebra, zabrać od każdego po 800 zł, wziąć od tego prowizję, czyli, czyli zatrudnić x ludzi w rządzie oraz w spółkach skarbu państwa i potem te same pieniądze rozdać znowu wszystkim, jak leci. Tak? No to, to jest coś, co się kłóci moim zdaniem z rolą polityka. Aczkolwiek, oczywiście, macie rację, że dopóki nie poukładamy sobie tych naszych wszystkich. Usług publicznych po nowemu i nie przekonamy się, ile kosztuje dostarczenie ich w dobrej jakości, no to dużo prościej będzie po prostu ludziom rozdawać pieniądze i osiągać te cele, o których Jaszczuk, Maciek Jaszczuk powiedział przed chwilą, czyli, czyli zadowolenie ludzi, że coś od Państwa wreszcie dostają. Kochani, kończymy temat 800. Krótko chciałbym teraz zaapelować w zupełnie innej sprawie do banków. Bardzo dużo, może przesadziłem, że bardzo dużo, ale sporo osób do mnie ostatnio pisze. Myślę, że do pozostałych maćków też takie listy trafiają, czy e-maile bardziej, z informacjami, że jakiś bank zamknął konto, że jakiś bank wypowiedział umowę w zasadzie bez powodu, to znaczy, zdaniem tych ludzi bez powodu. Zwykle uzasadnienie jest takie: drogi kliencie, w związku z tym, że nie jesteśmy zapewnić, w stanie zapewnić, i tutaj taka formułka środków bezpieczeństwa finansowego, Musimy Ci wypowiedzieć umowę rachunku. Te środki bezpieczeństwa finansowego to są dwie regulacje, które obowiązują banki. KYC, czyli Znajdź swojego klienta, i AML, czyli tak zwana ustawa antypralniowa, czyli przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy. Jak bank nie jest pewny, czy na koncie klienta nie dzieją się jakieś rzeczy, które mają na celu, nie wiem, ukrycie źródeł pochodzenia pieniędzy. Prania pieniędzy, ukrycie prawdziwego beneficjenta pieniędzy, no to ma obowiązek takiemu klientowi to utrudniać. I banki to dość często dzisiaj robią. Prawo zabrania bankom tłumaczenia klientom, dlaczego ich, ich konta są zamknięte. Chodzi o to, żeby ci, którzy chcieliby, nie, byliby terrorystami i chcieliby wyprać jakieś pieniądze albo przekazać na jakieś bardzo złe cele, żeby nie wiedzieli. Nie dostali takiej wiedzy, w jaki sposób banki się przed tym bronią. Ale druga, y jest druga strona tego medalu. Jak człowiek nie wie, dlaczego mu konto bank zamyka nagle, a to są czasami konta, które mają ludzie po 15, po 20 lat, tam są zlecenia stałe, tam są jakieś debety, tam są do tego produkty czy kredytowe, czy ubezpieczeniowe, tam jest mnóstwo kontrahentów, których, których, którzy przelewają pieniądze na to konto. No takie zamknięcie takiego konta z wieloletniego to jest duży problem. Ludzie nie wiedzą, dlaczego to się dzieje. Nawet opisywaliśmy ostatnio w subiektywnych finansach taki przypadek, że człowiek się wkurzył, poszedł do sądu, pozwał bank w sprawie tego zamknięcia niesłusznego jego zdaniem konta. Sąd udzielił zabezpieczenia, nie rozstrzygawszy jeszcze sprawy, udzielił zabezpieczenia i nakazał bankowi o, o to konto odmrozić. I bank tego nie zrobił, bo bank powiedział, że nie może. Bo AML, bo KYC. No i Problem polegał na tym, że czy właśnie polega na tym, że banki niewiele mówią klientom, i chciałbym zaapelować do, banku, do banków, żeby jednak cokolwiek tym klientom, którym muszą zamknąć konta, mówiły. To znaczy, to nie musi być łamanie tej ustawy. Myślę, że wystarczy się po ludzku z, z ludźmi komunikować i przynajmniej. Częściowo im wytłumaczyć, na czym polega sprawa. I jeszcze jedna uwaga w tej sprawie, bo mam niejasne wrażenie, ponieważ banki nic klientom nie mówią o tym, dlaczego te konta są zamykane, to mam takie niejasne podejrzenie, że to może być też tak, że w wielu przypadkach, czy w jakiejś części przypadków, jest to takie działanie nadmiarowe. To znaczy bank ma, ma jakieś wytyczne, czy jakieś wątpliwości, czy jakoś tam jakiś typ transakcji, czy jakaś transakcja się oflagowała. Zamiast to sprawdzić porządnie, po prostu wdraża procedurę AML, KYC, zamyka klientowi konto i, i ma już pozamiatane, tak? Nie wykluczam, że, że, że są takie przypadki, w których bankowi łatwiej jest, czy. Z czystego wygodnictwa, zamiast drugi, drugi albo trzeci raz sprawdzić, czy rzeczywiście klient zrobił coś nie tak, albo czy z jego pieniędzmi dzieje się coś niepokojącego, zamiast to po prostu jeszcze raz zweryfikować, idzie, po, idzie na łatwiznę, idzie po linii małego oporu i, i stosuje najbardziej dolegliwe dla klienta, najdalej idące. Najwygodniejsze i najtańsze z punktu widzenia banku rozwiązanie to, to nie jestem w stanie tego dzisiaj udowodnić, ale na pewno będę te informacje zbierał dla was i, i myślę, że starał się też coraz więcej na ten temat dowiedzieć. No, bo to mam wrażenie, że to będzie coraz większy problem, głównie dla klientów niestety. Nie wiem, czy, czy panowie chcielibyście coś dodać. To jest mój apel wynikający z tego, że, że ostatnio niestety dość dużo osób pisze do mnie w, w, z, z oburzeniem, że właśnie bank, czy nawet i fintechy fintechom też się to zdarza. Zamykają konta, nie mówiąc klientom, e, dlaczego to się dzieje. Jeśli nie macie żadnych w, wniosków w tej sprawie, to chciałbym przejść do trzeciego i ostatniego tematu. Ci z Was, którzy troszeczkę, którzy troszeczkę interesują się technologią, zapewne wiedzą, że mamy ostatnio odwrót strategiczny od metaversum, czyli tej takiej wizji, w której wszyscy wizji, która się zakiełkowała czy wykwitła podczas pandemii COVID-19, jak wszyscy byliśmy zamknięci, i z której to wizji wynika, że będziemy za kilka lat przebywać głównie w wirtualnym świecie. No i ten wirtualny świat głównym tego orędownikiem był Mark Zuckerberg, szef Facebooka, nawet zmienił nazwę firmy na Meta, co miało sugerować, że będzie to taka właśnie firma od Metaversum. No, skończyła się pandemia i Metaversum odchodzi nieco w przeszłość, ale nie Wszystek umarł. Metaversum można powiedzieć, bowiem pojawia się jego wersja pośrednia, właściwie bardzo pośrednia, o której opowie zaraz Maciek Danielewicz, bo jest nowy pomysł Apple, który polega na sprzedawaniu ludziom takich okularów, gogli, które będą zapewniały połączenie realnego świata ze światem wirtualnym czyli, czyli taka wersja bardzo, bardzo miękka tego metaversum. Trochę to mi przypomina, powiem szczerze, sytuację na rynku samochodowym, gdzie są koncerny, które właściwie idą wyłącznie w, w samochody elektryczne już dzisiaj i, i właściwie przekonują klientów, że to jest jedyna droga, a z drugiej strony są cały czas producenci samochodów, którzy mówią o autach hybrydowych, o jakimś napędzie elektrycznym, ale, ale wodorowym, to akurat pomysł Toyoty. Wydaje się, że ta druga strategia może... Mieć większy sens, to znaczy pójście wyłącznie w samochody elektryczne prawdopodobnie się nie uda, i może zatrzymamy się na jakiejś wersji pośredniej, czyli na no, samochodach hybrydowych. I z tym metaversum, z technologiami jest trochę podobnie. Powiedz Maćku, zwracam się teraz do Maćka Danielowicza. O co chodzi z tym pomysłem Apple'a na, na te Google, na tą rozszerzoną rzeczywistość? Na czym to ma polegać, i czy to rzeczywiście można powiedzieć, że to jest jakaś tam wersja w połowie drogi do metaversum? I tej drugiej połowy pewnie nie będzie. No właśnie, z metaversum to jest ciekawa sytuacja, bo powiedziałeś, że to trochę jest kwestia. Przeszłości, faktycznie ten taki bardzo, bardzo duży nacisk na projekt trochę osłabł. Szef. Facebooka i Meta jest co prawda miłośnikiem Metaversum, ale akcjonariusze niekoniecznie, dlatego, że w ciągu kilku ostatnich lat, kiedy ten projekt był realizowany jako, pro, jako projekt właśnie, jako badania, no Meta, cała firma wydała na Metaversum ponad 40 miliardów dolarów i cały czas będzie ten segment firmy notował duże straty, no bo badania są dosyć kosztowne. Firma Apple nie jest tak do końca zdana z tego, że realizuje projekty, na których traci. Raczej zarabia i to widać w notowaniach, które od początku roku zyskały chyba 30% akcje spółki. No i zdaje oczywiście. się, że Apple jest teraz notowany bardzo blisko swoich historycznie rekordowych. Tak, to są, to są, to są prawie, prawie rekordy. No i, ile, i różne spółki technologiczne typu Amazon, typu Facebook czy Netflix nawet tam potraciły 60, czy Tesla, 60-70% od z tej, swoich rekordowych wartości, teraz pewnie z połowę tego poodrabiały niektóre z nich, na przykład Tesla, właśnie. No to Apple w zasadzie. Yy, nie ma tego wahnięcia, tak? Tak, no, nie, no, nie, ma, nie ma takiego bardzo... efektu straty. Oczywiście było tak jak wszystkie Big Techy, było trochę spowolnienie w drugiej połowie ubiegłego roku, ale to, no, to naprawdę firma, która pnie się do góry i tak jak powiedziałeś Maczku, no niedługo pewnie osiągnie ten, ten szczyt sprzed około dwóch lat, kiedy Big Techy były właściwie nie do pobicia na giełdach. No i, no i Apple tak, Apple 7 lat pracuje nad takim projektem rzeczywistości mieszanej, tak jak powiedziałeś o tych hybrydowych samochodach, to tu jest coś na rzeczy, dlatego, że urządzenie Apple, które ma być takim urządzeniem słuchawkowo- okularowym, to mają być gogle zakładane, tak jak kiedyś nie wiem, może pamiętacie, były gogle firmy Google do gier komputerowych. To trochę, trochę, trochę nie wyszło, temat został porzucony, ale ma zostać właśnie zrealizowany przez firmę Apple Okulary, słuchawki, które łączą wirtualną rzeczywistość z rzeczywistością rozszerzoną, czyli użytkownicy będą mogli na przykład grać w gry komputerowe i doświadczać wszelkich takich wirtualnych światów, jakie byłyby właśnie typowe dla projektu Metaversum, ale jednocześnie nie gubić otaczającego świata realnego, fizycznego, dzięki temu, że okulary będą miały wbudowane kamerki Całą to, otaczającą rzeczywistość. No i tak samo słuchawki, też, też, też będą, mikrofoniki, które będą, jakby, umieszczać nas w tej rzeczywistości, która, która jest. Trudno, może sobie na razie wyobrazić. To jest, na razie to są takie doniesienia dziennika The do Wall Street Journal, który dotarł do jakichś, prawdopodobnie, no już powoli wypuszczanych przez firmę Apple takich nieoficjalnych informacji. Urządzenie ma kosztować 3000 dolarów. Także jeśli, jeśli Macie jakieś oszczędności, to trzymajcie je. Na pewno się przydadzą. Dobrze, że dolar ostatnio trochę słabuje. Bo tak, tysiące dolarów trochę taniej. To, to nie jest ostatecznie tak dużo. Spokojnie spokojnie można będzie kupić. Tutaj takie zastrzeżenie robi dziennik The Wall Street Journal. To będzie urządzenie cały czas eksperymentalne, I to będzie trochę różnica w firmie Apple, która znana jest z tego, że wypuszcza na rynek urządzenia gotowe, w pełni przetestowane. Jeśli wypuściła iPhone'a czy smart Watcha, czy Apple Watcha, to po prostu to są urządzenia gotowe do sprzedaży i po prostu cały rynek, jakby tak, buzuje od tego, że to jest urządzenie, które trzeba koniecznie kupić. To będzie trochę inna sytuacja, ponieważ podobno urządzenie nie jest jeszcze tak do końca, do końca skończone. To cały czas faza eksperymentów, ale widocznie Apple uznał, że na tyle już gotowe. Że uwaga, za kilka tygodni ma zostać wdrożone do takiego. Pokazania na, na rynku, czyli do, do takiego komercjalizowania. I ja podejrzewam, że tak, że w ogóle urządzenia Apple są znane z tego, że są kupowane jakby zanim one się pojawią, prawda? Znamy jakby sytuację, że po nowe modele iPhone'ów ustawiają się kolejki, i listy w środku nocy są spisywane tak kolejkowiczów, którzy, którzy chcą kupić, bo to jest cała jakby magia tych urządzeń. I pytanie, czy czy to będzie podobnie, czy Apple zarobi na tej magii, ale no, weryfikacja komercyjna yy, tak czy siak nastąpi, tak? Czyli nawet jeśli ktoś kupi, bo Apple, to potem będzie musiał czuć użyteczność takiego urządzenia. Jak zaparcie, na dolarów, To sobie wymyśli jak To jest sobie zracjonalizuje. No, to właśnie. racja, to fakt. A poza tym, na przykład, dla graczy, a tych jest bardzo dużo, zresztą mieliśmy ostatnio tekst taki ciekawy o grach, o, 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 o tym jak na przykład, bo jakby wchodzimy w rzeczywistość wirtualną i nawet sport można uprawiać wir, wir, wirtualnie, więc jakby, jakby w ogóle dla. Na, na dla wszelkiego typu graczy i uprawiaczy sportu w sposób wirtualny, to będzie urządzenie chyba dosyć, dosyć interesujące. Przy okazji, no, Apple nie chce tracić, tak jak Facebook, w nieskończoność, tak, trzymając w ukryciu projekt, który nie jest komercjalizowany, tylko chce po prostu rzucić na rynek i zarobić trochę kasy. Życzymy Apple'owi wszystkiego najlepszego i być może będzie to rzeczywiście jakiś przełom. Chociaż oczywiście rozszerzona rzeczywistość to nie to samo co metawarsum, ale jak Apple się za coś zabiera, to przeważnie się to udaje. Tak, no to jest taka rzeczywistość mieszana, czyli, czyli właśnie hybrydowa. A tutaj, jeszcze właśnie tak na zakończenie, dziennik The Wall Street Journal opisuje, konkluduje, jakby te, te swoje doniesienia. Takim to mi się bardzo spodobało takie sformułowanie, że po siedmiu latach prac rozwojowych będzie, będzie to jedno z najbardziej złożonych urządzeń konsumenckich, jakie kiedykolwiek sprzedała jakakolwiek firma. Wow! No, ciekawe, czy będzie z tym sprzężone jakieś ubezpieczenie, bo jak sobie wyobrażam, to chodzenie z takich goglach po ulicy, gdzie z jednej strony, czy w jednej warstwie mam jakieś wirtualne postacie i, i, i z gry komputerowej, czy z jakiejś rozszerzonej rzeczywistości, a z, a z drugiej strony prawdziwą ulicę i prawdziwe samochody, co no, będzie jak... mieć podzielność uwagi. No właśnie, jak ktoś nie ma podzielności uwagi, to lepiej, żeby z tym na ulicę nie wychodził, ale przetestujemy może i wtedy Wam powiemy, jak to chodzi. W każdym razie branża ubezpieczeniowa też szykuje się do nowych wyzwań w tej sprawie. I to już wszystko w dzisiejszym podcaście. Finansowe Sensacje Tygodnia byli z wami Maciek Danielewicz, Maciek Jaszczuk i Maciek Samcik, a podcast zmontował dla was czwarty Maciek, Maciek Bednarek. Do zobaczenia, właściwie do usłyszenia za tydzień. Inne odcinki tego podcastu znajdziesz na stronie Subiektywnie o Finansach www.subiektywnieofinansach.pl Zapraszam!